Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na aktualizację procesów na przestrzeni, a że czeka nas dość intensywny tydzień z dosyć mocnymi różnymi splotami wydarzeń. Też chciałam trochę o tych wydarzeniach i o potencjałach na przestrzeni na ten tydzień Wam powiedzieć. Ten tydzień gdzieś tam za kilka dni, pod koniec tego tygodnia nastąpi zaćmienie. Ale o tym to się pewnie dowiecie już z innych kanałów astrologicznych bliżej. Ja tylko Wam chcę przypomnieć, czym jest zaćmienie i w tych okolicznościach aktualnie panujących, co może przy tym zaćmieniu akurat się nam pojawić. No dobrze, słuchajcie, najpierw zaczniemy od tego, co się teraz dzieje na przestrzeni. W tym momencie na przestrzeni właśnie trwa w pewnym sensie zakończanie różnych starych cykli. Takich już, które gdzieś tam się wcześniej zaczynały, one się gdzieś zaczęły w zeszłym roku, nawet i rok temu, i dwa lata temu, więc o ile to były głębokie Wasze historie i dużo tych potencjałów z tych historii wynikało, o tyle te cykle w tej chwili się dokańczają, pokazując czy pozostawiając za sobą jakieś takie pojedyncze treści, które czasem mogą się wydawać do niczego niepasujące. No niemniej pewnie za jakiś czas okażą się przydatne, tylko na razie jeszcze tego nie widać. Efektów tego, co się dzieje w tym miesiącu, możemy się spodziewać w okolicy maja, czerwca. Więc tak Wam tylko przypominam, że Torus nieubłaganie przesuwa się do przodu ze swoimi procesami, więc co 3 miesiące mamy ten moment takiego przejścia do następnego etapu. Więc marzec, kwiecień, maj, czerwiec to jest taki teraz jak gdyby czas wprowadzania innowacji, czy może bym powiedziała zaktualizowanych warstw przestrzeni o tą prawdę, bo tak jak Wam przypominałam przez cały czas, każdy ma oczywiście swoją prawdę, wiadomo, ale jest to prawda najbardziej taka prawdziwa Wasza, każdy ma gdzieś tam swój proces, no i objawia się to, co przed nami było ukryte, albo jeszcze inaczej, co myśmy sami przed sobą ukrywali. Więc możecie się spodziewać trochę w tym tygodniu różnych takich zjawisk związanych w ogóle z prawdą, czyli jakieś takie różne rzeczy mogą się pojawiać, które będą związane, nie chcę powiedzieć, że z wychodzeniem oszustw, ale pewnie w niektórych przypadkach może się to tak objawiać, że się okaże, że ktoś Was w czymś oszukuje, czy sami się oszukiwaliśmy w jakiejś kwestii, czy w jakimś miejscu w swoim życiu. No to jest taki mało przyjemny objaw, ale z drugiej strony czasami to się tak mówi, tak, że lepsza smutna prawda jak słodkie kłamstwo. I to słodkie kłamstwo, dlaczego jest słodkie? Dlatego, że buduje w nas jakieś poczucie iluzyjnego komfortu, czy jakiegoś takiego drugopoziomowej przyjemności. Natomiast takie istnienie w tak zwanej strefie komfortu daje rzeczywiście nam może jakąś taką subtelną przyjemność, natomiast jednak to, co można osiągnąć na wyższych poziomach z pozycji już swojej własnej wewnętrznej prawdy, myślę, że jest zdecydowanie bardziej stabilne. Więc zachęcam do odpuszczania samemu w sobie słodkich kłamstw, które się sobie powtarzało. Dobra, więc tak, mam parę takich dla Was informacji związanych z, no właśnie z tym pogłębianiem się tego procesu odkrywania samego siebie. Bardzo taki teraz jest, akurat ten tydzień będzie dosyć taki głęboki. Będziecie zaglądać tam, gdzie żeście dawno nie zaglądali. Będziecie w miejscach w sobie, w których być może nigdy nie byliście. Niektóre z tych miejsc mogą się wydawać wręcz takimi miejscami, że wolelibyście o nich nie wiedzieć, że są. Niemniej są i warto o nich wiedzieć i pamiętać i czasami sobie o nich przypomnieć, żeby odkurzyć czy odświeżyć jakieś stare zasoby, które gdzieś tam leżą zakryte, których nie widać, a jednak są potrzebne, czy będą potrzebne za jakiś czas. Dobra, więc to jest jedna sprawa, ale druga bardzo ważna sprawa, w sumie trzymam dzisiaj tematy dla Was. Druga bardzo ważna sprawa to jest to, że też ten proces powoduje w nas dostęp
właśnie przez tą głębię, dostęp do samych siebie, ale na takim poziomie wręcz matrycy fizycznej. Więc uwaga, tutaj możecie zwrócić uwagę na to, czy zwrócić uwagę, no tak, uwaga, uwaga, tak, zwracamy uwagę, słuchajcie, że możecie odczuwać dziwne stany w ciele fizycznym, takich jak zawroty głowy, ale przede wszystkim poczucie, właśnie te zawroty głowy z tego będą wynikały, zmiana percepcji. Czyli na przykład może się Wam wydawać, że jesteście w trochę innym miejscu niż jesteście. Tutaj na to szczególnie uczulam na to kierowców, czy jakby jeżeli będziecie kierowcami, to zwracajcie na to uwagę, jeżeli będziecie prowadzić samochód, bo może być dziwnie się w niektórych sytuacjach Wam orientować w terenie. Możecie mieć poczucie takiego innego wyczucia odległości, takiego poczucia, że coś się zakrzywia, albo że ten świat, tak jakbyście w taki jakby funkcjonowali w rzeczywistości z przekrzywionymi okularami, czyli niby wszystko jest ok, ale jest takie, jednak nie do końca jest to ten sam świat. No więc ta percepcja się może Wam zmieniać i na to mocno, mocno tutaj zwracam uwagę, żebyście ewentualnie dwa razy coś sprawdzili, a może nawet i trzy razy coś sprawdzili, czy aby na pewno jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. No część z nas oczywiście czegoś nie sprawdzi, więc również tutaj uwaga na jakieś takie głupie wypadki, które mogą mieć miejsce w tym tygodniu, wynikające z rozkojarzenia i z takiego rozklejania się w pewnym sensie tej rzeczywistości i takiego zagubienia w czasoprzestrzeni, ponieważ w związku z tym, że przy tak intensywnych procesach, przy takiej eksploracji głębi, pewne rzeczy mogą, w ogóle możecie mieć takie zaburzone poczucie koncentracji czasu. Dlaczego mówię koncentracji? Czas to czas. No właśnie nie. Możecie mieć takie wrażenie, że czas albo bardzo długo płynie i jesteście w ogóle, myśleliście, że jest inna godzina niż jest, lub odwrotnie, że będzie płynął bardzo szybko. W zależności oczywiście od sytuacji, wiadomo, szczęśliwi czasu nie mierzą, a wszystko co dobre szybko się kończy, takie są powiedzonka odnośnie czasu, ale może właśnie się okazać, że w tej sytuacji, nawet jeżeli będziecie robić coś przyjemnego, czy będziecie przyjemnie spędzać czas, może się okazać, że tu tego efektu właśnie nie będzie, że ten czas wcale nie minie Wam szybko w danym miejscu, tylko po prostu sobie minie i możecie nawet być zaskoczeni, że o, jak wcześnie, że jeszcze jest taka godzina wczesna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego tak jest? Dlatego, że kilka procesów jednocześnie w tym momencie jest w nas odpalonych, co powoduje, że jeden proces dużo szybciej działa ze względu na obecność już poprzednich warstw, które już ten proces przerobiły. Drugi proces może dużo wolniej się posuwać w stosunku do tego pierwszego procesu i już mamy taki stan takiego rozciągania, czyli gdzieś tam ten czas inaczej nam się pojawia, płynie i inaczej go odbieramy. I tutaj właśnie w związku z tym to samo, że jeżeli sytuacja, w której tkwicie, która Wam nie sprawia przyjemności na przykład, może właśnie bardzo szybko polecieć, bo ten proces już się kończy. Natomiast proces, który wymaga jeszcze więcej uwagi, czy wymaga jeszcze innych procesów, może właśnie się wlec, ale on będzie przyjemny, bo na przykład jest to faza nauki lub jest to faza zapoznawania się z czymś lub kimś nowym. Więc te wszystkie fazy są związane właśnie z tym takim, są taką elastycznością przestrzeni, którą w tej chwili możecie bardzo odczuwać. I na tą elastyczność zwracam Wam uwagę, także fajnie jest, jeżeli byście zaczęli tą percepcję poszerzać świadomie. Czyli jeżeli mamy to poczucie tej percepcji, takiego właśnie, że już widzicie, że Wam się troszeczkę rozjeżdża rzeczywistość, możecie spróbować jak gdyby dalej w to wejść, czyli pozwolić swojemu umysłowi na taki właśnie stan takiego rozjechania w pewnym sensie, żeby zobaczyć, co jeszcze potrafi Twój umysł zrobić, jeżeli mu się percepcja z pozycji samej matrycy zmienia. To jest to, ale najważniejsza rzecz, to co ja już Wam powiedziałam w zeszłym tygodniu, że już mamy tą możliwość zarządzania potencjałami, co jednoznacznie również oznacza, że mamy też możliwość nie tworzenia sytuacji, która zmusi nas do używania nieodpowiednich treści. Czyli w pewnym sensie to rozciągnięcie tego czasu
daje nam możliwość, to co ja Wam mówiłam w zeszłym tygodniu na aktualizacji, że możemy zobaczyć sytuację do przodu. Czyli tak jakbyśmy słuchali muzyki i nagle tą muzykę sprowadzamy do bardzo wolnego tempa, czyli jest taka muzyka, nagle takie uuu. Czyli właśnie ten moment takiego, sami sobie robimy taki slow motion, tak spowalniamy czas, żeby wyłapać ileś szczegółów, które gdzieś tam widzimy, czy już wyłapujemy je. Szczegóły, diabeł tkwi w szczegółach. I to jest dosyć istotne, żeby właśnie wyłapywać te elementy, drobne elementy, czyli elementy, których inni mogą jeszcze nie zobaczyć. A ty już zobaczysz, bo ty już masz tą głębię. Czyli już twój zasób właśnie tej percepcji wynikającej, dużo większej percepcji wynikającej z takiej fajnej głębi, która w tej chwili w nas się odpala, poprzez oczywiście różne procesy, to ta głębia daje nam tą możliwość. I teraz dzięki temu tutaj też zwracam uwagę Waszą, żeby w tym tygodniu nie tworzyć sytuacji, które mogą używać nieodpowiednich potencjałów. Czyli jak gdyby czyścimy wszystko na bieżąco i nie lub właśnie sprzątamy, czyli robimy coś, nawet nie mówię o jakimś takim zapłaceniu rachunków czy coś w tym stylu, tylko jakby nie doprowadzamy sytuacji do punktu, w którym może się coś wydarzyć. Czyli jak gdyby nie tworzymy sztucznie, czy może świadomie, tworzymy sytuacje, w których mają się udać nasze założenia. Czyli jeżeli chcemy, żeby coś się wydarzało, to tworzymy do tego środowisko. A jeżeli czegoś nie chcemy, to również tworzymy środowisko, które nie będzie kompatybilne z tym, czego nie chcemy. Czyli po prostu nie tworzymy sytuacji, która będzie wywoływała niepotrzebną akcję, niepotrzebne potencjały, niepotrzebne zużycie różnych elementów, czyli świadomie już balansujemy i koncentrujemy się, projektujemy naszą przyszłość. I już wiemy, co chcemy, więc idziemy w to i czego nie chcemy, też wiemy, więc nie tworzymy sytuacji, które mogłyby doprowadzić do tego, czego nie chcemy. I to będzie bardzo ważne i już to jest na tapecie. Także ten tydzień bardzo może być taki dla Was fajnie ukazujący różne rzeczy. I uwaga, na co jeszcze zwracam Waszą tutaj gdzieś atencję, na feelingi. Różnego efekty, różne rodzaje déjà vu, różnego rodzaju przeczucia, intuicji, nawet tematów, które właściwie są na daną chwilę niedostępne czy niemożliwe do realizacji. Na to tutaj również Was zwracam uwagę i przypominam Wam, realizacja tego, co możecie dzisiaj odczuwać, szczególnie w tej wibracji rybiej, bo już jesteśmy, ja tylko wiecie, ja tu troszeczkę tą astrologię jeszcze gdzieś tam boczkiem przemycam, ale już wychodzę powoli z tego flow, więc już niedługo nie będę o tym mówić. Natomiast ta atmosfera, która panuje w tej chwili, jest jeszcze taką atmosferą takiego właśnie śnienia na jawie, więc mamy dostęp teraz do tej głębi przestrzeni. Przestrzeń nam teraz pokazuje, no proszę Cię bardzo, co będzie dalej. Więc na to też patrzcie, zwracajcie uwagę na swoje sny, które również możecie mieć w tym czasie, bardzo głębokie i bardzo symboliczne. Szukajcie sobie, jeżeli na przykład macie niewyjaśniony sen, nie potraficie go w ogóle w żaden sposób zinterpretować, ani poprzez samych siebie, czego najbardziej oczywiście zalecam, poprzez siebie, nie poprzez sennik. Ale jeżeli sami nie macie pojęcia, co oznaczał dla Was ten sen, w senniku również gdzieś tam nie znajdujecie odpowiedzi, to szukajcie ludzi, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę są dobrzy w interpretacji snów. Poszukajcie sobie takich ludzi, interpretatorów snów. Według mnie to jest bardzo ciekawa praca i taki zawód przyszłości, więc nawet może dzisiaj kogoś zainspiruje do takiego zajmowania się interpretacją snów, bo ja uważam, że jest to bardzo potrzebne. Ja z góry mówię, że ja nie za bardzo się na tym znam. Nie potrafię jakby tak aż zobaczyć tego, co interpretator snów potrafi zobaczyć. Więc tak tylko Wam tutaj zaznaczam, że szukajcie takich ludzi. I jeżeli ja będę mogła, to również będę wrzucać Wam informacje o ciekawych ludziach. Po to tworzę no, tą strukturę kolektywu, o której cały czas Wam przypominam, że jeżeli macie ochotę, to możecie wysłać maile, zapisywać się, zgłaszać swoją chęć udziału w tym projekcie. No i dobra, nie? No i lecimy. I to się rzeczywiście dzieje. I właśnie to jest dobry czas na przestrzeni,
dokładnie na tego rodzaju zajęcia. Dobra, oczywiście na notatki zwracam uwagę. Ok, w tym tygodniu również możecie odczuwać taki dziwny spokój. Ten spokój nie jest takim spokojem, jak nam się kojarzy. To nie jest taki przyjemny spokój, tylko bardziej cisza przed burzą. To jest takie właśnie przytłumienie, trochę przygaszenie prędkości, trochę zwolnienie tempa. Ono może wręcz nas irytować, czyli że te rzeczy zaczynają się trochę nam rozciągać, zaczyna coś się rozklejać. Nie ma potencjałów na to, żeby coś strasznego z tego wynikało, ale tak zwracamy uwagę na to, żeby właśnie nie tworzyć sytuacji, które będą wytwarzały algorytmy, tudzież potencjały do na przykład kłótni czy awantur, które mogą wynikać na przykład z nieciągłości wynikającej z braku cierpliwości. Na przykład, ponieważ rzeczywiście w niektórych sytuacjach możecie doświadczać w tym tygodniu problemów z poczuciem cierpliwości. No, więc te wszystkie treści wynikają właśnie z tych takiego głębokiej pracy na takich głębokich poziomach i właśnie w związku z tym rozjeżdżaniu się tych różnych czasowości procesów. Czyli niektóry proces idzie szybko, a niektóre idą wolniej i one się haczą i tak trochę się drapią wzajemnie jak takie koty. Jeden szybciej biegnie, drugi trochę wolniej się atakują wzajemnie, więc tego rodzaju teoretycznie takie procesy zawsze zachodzą, ale w tym tygodniu mogą być wyjątkowo odczuwalne, więc cierpliwość i spokój, ale taki wasz wewnętrzny i dbanie cały czas o to poczucie zaufania do przestrzeni, że przestrzeń wie i te feelingi właśnie przychodzą nam, to co przed chwilą powiedziałam, właśnie przychodzą nam na pomoc, żebyśmy nie stracili czy nie zgaśli w nadziei, że jeszcze coś nas czeka, bo możecie mieć też doświadczać, ponieważ tak jak wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że niby wiosna, ale jest poczucie takiego odchodzenia czegoś, umierania czegoś. Już ten stan trochę przeszedł z tej przestrzeni, ale gdzieś tam jeszcze może się echem odbijać i niektóre procesy czy niektóre cykle, których doświadczacie zakończania teraz, zamykania, to ten cykl właśnie może się objawiać takim poczuciem bardziej takiego obumierania jakichś elementów w nas samych lub wręcz dosłownie umierania czegoś na zewnątrz. Okej, słuchajcie, chciałam Wam jeszcze tylko o tym zaćmieniu parę słów powiedzieć i już Wam dam spokój przy tej niedzieli. Więc zaćmienie, ja Wam przypominam, że mamy rok sądu ostatecznego. To jest taki transformujący bardzo czas. Nawet zmiany, które w tym momencie się wydają delikatne, mogą się za jakąś chwilę przerodzić w bardzo duże zmiany. Więc ten czas transformacji, takiego przekształcania się z czegoś w coś innego, no jest dosyć intensywny. Więc dokładnie tak samo to wygląda na tym Słońcu. Czy tam Słońcu teraz akurat będzie zaćmienie Księżyca. Ale słuchajcie, na czym to polega? To zaćmienie każde, czy to właśnie Słońca, czy Księżyca, nie ma znaczenia. Zaćmienie polega na zasłonięciu jednej części przestrzeni, którą mamy. Na przykład ja zasłaniam Wam tutaj roślinkę. I dzięki czemu na przykład, jeżeli ja zasłaniam roślinkę, to możecie zwracać uwagę na każdy inny szczegół w tym otoczeniu. Bo tak widzicie tą roślinę, ten wazon, obrazek, mnie. A jeżeli ja Wam zasłonię tylko to, no to zwracacie uwagę na to, co Wam zostało. I wtedy na przykład możecie zmienić poczucie czy rozumienie tego, co Wam pozostało na widoku. Czyli to, co zostało zaćmione, czyli schowane, w tym momencie nie gra roli. Natomiast to, co jest odkryte, mocniej podkreślone, dzięki temu, że tamto jest niewidoczne, to właśnie może Was też również przekierować do różnych nowych wniosków. Czyli w pewnym sensie wyjdzie jakaś, no właśnie, prawda, będą wychodziły prawdy bez tego całego cukru dookoła. Czyli być może, że te treści naokoło, powiedzmy, że gdyby miała jakieś super ciekawe tło, ono by mogło gdzieś coś zagłuszać, mogłyby za dużo tego się dziać. Gdzieś Waszą uwagę przekierowywać na inne elementy. A w związku z tym, że moje tło jest wytonowane, to chcąc nie chcąc musicie skupić się tylko na tych trzech elementach, czyli na mnie, na wazonie i obrazku. Nic więcej nie ma. Gdyby było więcej, to byście się zagadali czym innym. I teraz właśnie przy zaćmieniu będzie zasłonięte i będzie w pewnym sensie taka pusta przestrzeń zasłonięta, która będzie zmuszała nas do skupiania się na tych może i gorzkich prawdach, bo słodkie kłamstwa w tym momencie się nie weryfikują, ich teraz
nie ma. Więc taka, to poczucie spowolnienia, zmiany percepcji, tego wychodzenia tych dziwnych prawd, które są w nas, czy w innych, czy w naszym otoczeniu, czy myśmy sami coś stworzyli, to teraz będzie wychodziło tym bardziej mocno, bo to zaćmienie już zasłania cały kawał przestrzeni, dzięki temu podbijając właśnie tą prawdę, którą musimy poznać, żeby móc pójść dalej w procesie. No nic, no to tyle, jeżeli chciałam tyle Wam powiedzieć na temat aktualnej sytuacji, czyli tak, nie tworzymy bałaganu na przestrzeni, nie tworzymy niepotrzebnych procesów czy wydarzeń, które mogłyby nas doprowadzać do używania treści, których byśmy nie chcieli używać, czyli jak gdyby robimy unik szybciej. Tak wiecie, jak się mówi, jak tą szafkę się w kuchni otwiera, nie? Czyli już pamiętamy o tym, że ta zawsze gdzieś ten respekt przed ewentualnymi otwartymi drzwiami od szafek w kuchni jest, bo nie jeden raz człowiek się o tą szafkę otwartą uderzył, więc to właśnie o takie coś chodzi, czyli skupiamy się na tym, co było w przeszłości, wyciągamy z tej przeszłości wnioski i my już używamy tych wniosków w tym momencie, czyli jeżeli było tak i tak i tak, to znaczy się, że muszę zrobić unik przed czymś, co może być dla mnie niekoniecznie korzystne. Niemniej zawsze gdzieś musimy też przekształcać, ja Wam przypominam, to jest wiosna, nie jesień. Więc teraz na wiosnę co się przekształca, aktualizuje i się zmienia. Nie jest to czas niszczenia. Właśnie ja to będę podkreślać też cały ten czas, aż do jesieni, żebyśmy pamiętali o tym, dlatego że to, co się teraz dzieje, to są zasoby, które można przekształcać w coś innego, bo jeżeli jest czas zniszczenia, to się wyrzuca śmieci. Natomiast w tej chwili my nie jesteśmy w fazie wyrzucania śmieci, tylko my jesteśmy w fazie przekształcania treści, które do tej pory może dla nas były zbyt mało oczywiste, czy zbyt takie nieużywane, bo nie wiedzieliśmy, jak tego używać. A teraz powinniśmy już coraz bardziej wiedzieć, jak się tego używa. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego końca weekendu. No i oczywiście do zobaczenia wkrótce w tym tygodniu. Trzymajcie się, pa!